Jeśli chodzi o pojęcie user experience, należy badać to pojęcie ze względów klienta, czyli w jaki sposób klient patrzy na user experience, i tutaj w tym kontekście ważne jest dla niego to, aby systemy frontendowe na przykład były przede wszystkim intuicyjne, żeby łatwo się na nich pracowało. Z punktu widzenia dostawcy ważne jest to, aby systemy, które spełniają wymagania user experience, coraz to bardziej innowacyjne, ważne jest, aby budować to razem z klientem. Jest taki model, który nazywa się UCD, User Centered Design, który mówi o takim podejściu klienckim. Czyli ważne jest, aby budowanie systemów dla klienta odbywało się wspólnie z klientem. Czyli razem budujemy prototypy, razem je testujemy, razem wykonujemy audyty tych prototypów, razem wykonujemy ankiety, bo później w momencie, kiedy wdrażamy system spełniający wymagania user experience, klient czuje, że brał udział, tym samym lepiej mu się na tym systemie pracuje. Żeby zbudować systemy, mając na uwadze wymagania użytkownika, tak jak wspominał Kuba, najistotniejszą kwestią jest zaangażowanie właśnie tego użytkownika w proces budowy systemu. Zazwyczaj budowało się systemy tak, że osoby biznesowe specyfikowały wymagania i systemy te wymagania implementowały, to znaczy dostawcy w taki sposób budowali systemy, żeby zrealizować wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne. To, co my proponujemy w postaci produktu Fausto Frontend, to nie tylko sam produkt, który posiada już odpowiednio sprofilowane elementy, które można dostosowywać, ale to cały proces budowy takiego systemu. To właśnie ten user-centric design. To podejście, kiedy nagrywamy w czasie projektowania systemu, w czasie używania systemu użytkownika, analizujemy jego ruch, analizujemy jego działania po to, żeby stworzyć system intuicyjny, taki, który gdy używa go użytkownik, żeby użytkownik od razu wiedział, co ma włączyć, żeby nie musiał czytać ton dokumentacji, żeby nie musiał przychodzić skomplikowanych szkoleń, tylko żeby sam system w odpowiedni sposób prowadził go i umożliwił mu zrealizować jego potrzeby, tak, jego kluczowe funkcjonalności. I to jest ta zmiana i to często jest pewien problem, żeby przekonać osoby decyzyjne w danej organizacji, żeby one pozwoliły użytkownikom zdecydować o tym, jak ten system ma wyglądać, bo to paradoksalnie ci użytkownicy najlepiej wiedzą, jak efektywnie wykonywać swoją pracę w tym systemie. Myślę, że łatwiej zmienić jest front office, tylko trzeba na niego mieć pomysł. My jako firma od wielu lat dostarczamy różnego typu systemy, mamy bardzo duże doświadczenie w integracji systemów. Ważne jest, aby spośród wielu systemów wybrać te elementy, które są naprawdę ważne, na przykład w systemie sprzedażowym, tak aby ta sprzedaż była zautomatyzowana, żeby była szybka, żeby była intuicyjna. I tutaj ważny jest też pomysł, jak ten frontend sprzedażowy ma wyglądać. Czyli ważne jest to, żeby menu było dostępne jak najszybciej, żeby taki bardzo popularny widok 360 klienta zmieniał się dynamicznie w zależności od tego, w jaki sposób przychodzą dane. My mamy taki pomysł, aby ten widok 360 podzielić na trzy części, można powiedzieć. To jest 120 stopni, to są dane pochodzące ze źródeł organizacji, na przykład banku, czyli z różnych systemów wewnątrz banku. 120 stopni są to dane pochodzące z różnego typu źródeł zewnętrznych. Jako firma dostarczamy szereg konektorów różnego typu systemów, na przykład wczesnego ostrzegania, dzięki którym możemy te dane z wnętrza organizacji wzbogacić o dane pochodzące z innych źródeł. I kolejne 120 stopni to są dane, które powstają na podstawie maczowania danych pochodzących z wewnątrz organizacji z danymi pochodzącymi z zewnątrz organizacji. Żeby osiągnąć maksymalny efekt wdrażania nowego rozwiązania, czy też wdrażania nowego frontendu, kluczowe jest to, żeby w odpowiedni sposób do tego podejść. To często wymaga zmian w organizacji, zmian w sposobie myślenia, postawienia akcentu właśnie na tym elemencie, to znaczy na user experience, tak? Na tym, żeby ten użytkownik był w efektywny sposób w stanie pracować nad aplikacją. I chociażby tutaj chciałem wspomnieć moduł, który u nas standardowo występuje w frontendzie, to jest moduł grywalizacji.
inaczej używane określenie gamification. Chodzi o to, żeby temu użytkownikowi uprzyjemnić pracę z aplikacją, uprzyjemnić pracę z frontendem, wyposażając właśnie to rozwiązanie w system grywalizacji, czyli system, który automatycznie ma zachęcić użytkownika do korzystania z wybranych funkcji, do realizacji celów, do realizacji postawionych przed nim zadań, dzięki systemowi premii, punktów, zdobywania nagród. To na koniec dodam, że żeby budować nowoczesne systemy, systemy frontendowe, systemy spełniające wymagania UX-owe, należy mieć pomysł. My jako firma od wielu lat budujemy tego typu systemy. Mamy na pokładzie naszej firmy osoby, które zajmują się projektowaniem biznesowym, projektowaniem graficznym. Mamy również świadomość tego, że nie zawsze systemy frontendowe to są systemy, w którym jest tylko ładne GUI. Bardzo często wiąże się to z łączeniem pewnej skomplikowanej, czasami bardziej lub mniej, logiki biznesowej, która pod tym frontendem musi działać. I tutaj w tym zakresie mamy szerokie doświadczenie i bazując na tej wiedzy jesteśmy przekonani, że w tym momencie możemy oferować bardzo nowoczesne, do tej pory niespotykane rozwiązania informatyczne w tym zakresie systemów frontendowych, UX-owych. W systemie frontendowym istotne jest też to, żeby to nie był system sztywny i zamknięty. Ważne jest, żeby każdy z użytkowników miał pewien wachlarz możliwości, mógł sobie chociażby swój główny dashboard, czyli swój główny ekran startowy, skonfigurować według własnych potrzeb. Umieścić na nim te elementy, które są dla niego najbardziej istotne, które najbardziej ułatwiają i przyspieszają jego pracę. Ta troska o user experience to chociażby to, żeby dzięki temu ten użytkownik mniej razy musiał kliknąć myszką, żeby zrealizować swoją potrzebę biznesową.